Identyfikator podmiotu SCP-1093. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1093 zamknięty jest w zaplombowanej celi przechowawczej o wymiarach 5 metrów na 5 metrów. Cela musi być obramowana 30-centymetrową warstwą ołowiu. Pracownicy nie mają prawa wchodzić do celi przechowawczej ani kontaktować się z SCP-1093, o ile taka instrukcja nie zostanie wydana przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4, pracującego nad obiektem. Żaden pracownik nie może wejść do celi przechowawczej SCP-1093, ani kontaktować się z SCP-1093, o ile nie będzie miał na sobie odpowiedniego kombinezonu przeciwwpływowi radiologicznemu. SCP-1093 musi pozostać nieaktywny, o ile wyznaczeni pracownicy nie wydadzą polecenia aktywowania obiektu. Opis. SCP-1093 to mężczyzna o rysach kaukaskich, mierzący 168 cm wzrostu i liczący od 30 do 35 lat. Głowa SCP-1093 składa się wyłącznie z jasnego światła, o skuteczności około 1600 lumenów. SCP-1093 fizycznie nie posiada czaszki i nieznane jest źródło światła emitowanego z rejonu głowowego SCP-1093. Owo światło nie wydziela energii cieplnej. Nie rozpoznano przyczyn istnienia tej anomalii. SCP-1093 jest wysoce radioaktywny. Emituje promieniowanie w dawce od 3500 do 4000 radów. Nie wiadomo, co sprawia, że SCP-1093 emituje te śmiertelne dawki promieniowania. SCP-1093 sam najwyraźniej nie odnosi żadnych szkód w wyniku wystawiania na ową radiację i emituje promieniowanie bez względu na to, czy został aktywowany, czy nie. U podstawy karku SCP-1093 znajduje się przyłącznik opisany słowami ON i OFF. Przyłącznik ten przypomina typowe domowe urządzenie tego typu. SCP-1093 emituje światło wyłącznie, kiedy obiekt jest włączony. Po wyłączeniu SCP-1093 sprawia wrażenie, jakoby nie miał głowy, a górna część ciała jest zwiotczała. Po włączeniu SCP-1093 podniesie górną część ciała i będzie stał sztywnie i nieruchomo aż do momentu wyłączenia. Analiza biologiczna SCP-1093 wykazała, iż z perspektywy wewnętrznej obiekt jest żywym i zdrowym człowiekiem, jeśli mowa o częściach ciała od karku w dół. Tętno SCP-1093 jest regularne, a on sam nieprzerwanie oddycha. Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-1093 może oddychać, jako że otwory w ciele, które mogłyby ku temu posłużyć, nie są widoczne. SCP-1093 najwyraźniej nie wymaga odżywiania się, nawadniania czy snu. Po wyłączeniu dochodzi również do zatrzymania wszystkich funkcji życiowych obiektu. Informacje odnośnie do anatomii wewnętrznej SCP-1093 znajdują się w raporcie chirurgicznym F224B-1093. Po aktywacji SCP-1093 jest całkowicie bezczynny. Obiekt nie reaguje na próby dokonania z nim interakcji przez pracowników i jest zupełnie niewrażliwy na wszelkie bodźce zewnętrzne. SCP-1093 nie wykazuje zdolności mówienia ani oznak rozumności. Włączony SCP-1093 stoi nieruchomo aż do momentu wyłączenia. Pracownicy przebywający w pobliżu SCP-1093 donoszą o doświadczeniu halucynacji słuchowych, które gwałtownie kończą się w momencie opuszczenia komór. Dłuższy kontakt z SCP-1093 najwyraźniej sprawia, że omamy są doświadczane przez dłuższy okres, często kilkudniowy, po czym gwałtownie ustają. Kilkakrotnie odnotowano, że dłużej rozlegające się dźwięki wywoływały zakłopotanie u pracowników, jednakże każdą halucynację charakteryzowała tendencja do natychmiastowego zakończenia się. Najczęściej doświadczonymi dźwiękami emitowanymi przez SCP-1093 są m.in. dzwonienie o wysokim tonie, głośny odgłos wiercenia i niskotonowy dźwięk pulsowania, przypominający odgłos bicia serca. Omamy słuchowe zachodzą najwidoczniej jedynie, kiedy SCP-1093 jest aktywowany, a ich źródło jest nie do zlokalizowania. Raport chirurgiczny F224B-1093. Data. Rok. Osobnik SCP-1093. Badanie chirurgiczne przeprowadzone pod nadzorem dr. SCP-1093 był wyłączony w czasie operacji. W momencie pisania tego raportu nie dokonano żadnych obserwacji wewnętrznych SCP-1093, podczas gdy obiekt znajdował się w stanie aktywnym.
Wszyscy pracownicy zaangażowani w przebieg operacji mieli na sobie akcesoria chroniące przed promieniowaniem. Po pierwszym nacięciu brzusznym i przebiciu się przez skórę właściwą osobnika, wszyscy agenci znajdujący się w pobliżu donieśli o nagłej emanencji wysokotonowego dźwięku dzwonienia z nieznanego źródła. Dzwonienie trwało aż do momentu, aż w pełni otwarto osobnika. Przy każdym kolejnym cięciu dźwięk również się rozlegał. Po otworzeniu jam nie zdołano zlokalizować żadnych narządów ani kości osobnika. Całe wnętrze organizmu SCP-1093 wydaje się być stworzone jedynie z bladej, białej, opalizującej substancji. Materiał był żelatynowy i wypełniony wieloma rozgałaziającymi się, czerwonymi i niebieskimi, przypominającymi żyły wypustkami. Wydawał się bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia, jako że żadne z narzędzi wykorzystywanych w czasie operacji nie było w stanie go przebić ani zarysować. Substancja nie została jeszcze zidentyfikowana i nie zdołano pozyskać żadnych próbek do testów. Jedna anormalność zasługuje na wyróżnienie, mianowicie podczas zajmowania się zewnętrzem ciała SCP-1093 wszyscy agenci fizycznie czuli wewnętrzne struktury przypominające kości. Klatka piersiowa jest widoczna i może być oglądana z zewnątrz, aczkolwiek najwyraźniej nie wypełniają jej żadne kości. Ponadto, wcześniejsze testy wskazały na obecność kilku funkcjonujących narządów w organizmie SCP-1093, z których jednakże żadnego nie zidentyfikowano podczas badania. Wysunięto wniosek o dalsze badanie tej kwestii. Wszystkie nacięcia wykonane na obiekcie zregenerowały się z normalną szybkością w czasie kilku miesięcy. Powstały również oczekiwane blizny.